Dobra, słuchajcie, lecimy z tematem dzisiaj. Jestem po pracy, nawet jeszcze nie zjadłem obiadu, bo jestem tak totalnie podjarany tym, co kupiłem w Lombardzie. Powiem wam, że naprawdę wyhaczyłem zarąbisty Lombard, w którym wystawiają za szybą uszkodzone telefony i piszą, że nie działają, tak? I powiem wam tyle, że dzisiaj wracając z pracy zobaczyłem właśnie taką Motorola G6 z futerałem elegancką. Z przodu wygląda no jak nówka, wszystko, ekran cały. No i wyhaczyłem ją za 50 zł, także powiem wam, że myślę, że cena spoko, tym bardziej, że jest z futerałem. I co ciekawe, o już tu ma widzę, że jakiś magnetyczny ten pasek, bo mi się poprzyklejały te końcówki od tych rezystorów, od tych nóżek, co ucinałem. W ogóle fajnie, bo ma dwa obiektywy. Powiem wam, że jaka usterka? Tutaj pisze, że telefon popękany. Tylko widziałem w Lombardzie, jak mi pokazywał plecki. Ja ją wyciągnę, pokażę wam, jak wygląda z tyłu. Z tyłu wygląda coś takiego. Popękana. No i nie ładuje, powiedział ten gościu. Mówię do niego, słuchaj, no dobra, dam ci 5 dych. Wezmę ją, tak? Bo była za 60 zł. No, zgodził się, to sprzedam ją za 50 zł. Z tym futerałem. Tył popękany, nie ładuje. Także jestem ciekawy, co jest przyczyną nieładowania. Powiem wam tak. Kurczę, tutaj mam z boku jedzenia, ale na razie nie będę jadł, bo kręcę sobie ten filmik. Także zobaczymy sobie taki teścik, czy ona w ogóle. Jak. Ojejku. Czy ona w ogóle reaguje. Z chwilą muszę pauzę robić, bo mi ekran zniknął. Coś się stało. Dobra, sytuacja opanowana. I powiem wam tak. Przyszedłem do domu i tylko spojrzałem tutaj, jakie ona ma wejście i zauważyłem, że ona ma USB-C. Ja nie mam żadnej ładowarki do swoich telefonów USB-C. Na szczęście moja mama ma ładowarkę od LG-ka, który ma USB-C. Także powiem wam, że sprawdzimy sobie na tej ładowarce ten telefonik, czy on działa. I powiem wam tak, do czego by tutaj podłączyć się. Podłączę się do zasilania tutaj w gniazdku. Tą ładowarką. Ona ma chyba 2 ampery na wyjściu. Moc taką. I słuchajcie, robimy magicznego testa, czy ten telefon w ogóle będzie reagował na ładowarkę, czy w ogóle jest ekran cały, bo nawet nie wiem, czy jest ekran cały, czy nie. Także Motorola G6 za 50 zł, robimy testa. USB-C chyba się wkłada obojętnie jak. Także zobaczymy, czy coś się będzie działo. Włożyłem ładowanie. Ja pierdzielę, ty. To jak oni mogli napisać, że nie ładuje? No. Patrzcie, no. Ja już nie rozumiem. Albo jestem taki fuksiarz. Tył popękany, nie ładuje. A świeci się piorun. 33%. No nie mów, że jeszcze reagują ten. Jak ona w ogóle ma? Czekajcie. Ja pierdzielę. Wygląda na to, że jest ekran cały. Czyżbym miał kolejny telefon do tego, do zabawy? Ja jestem rąbany fuksiarz. Powiem wam, że kiedyś miałem Motorola. No to było bardzo dawno temu, jeszcze jak nie było smartfonów. Taką cegłę Motorola i tak się nią jarałem. Powiem wam szczerze. To był mój pierwszy w życiu telefon Motorola, no taka cegła, ale kurde, fajny był, lubiłem go strasznie. I tą Motorola pierwszą, wyobraźcie sobie, że znalazłem na ulicy, szedłem do kumpla i leżała z boku koło krawężnika. 33%, ale coś się chyba dzieje, bo się rozłącza, także coś dioda tutaj migała. Być może chodzi o to, że
Nie włącza się. No nie wiem, 33% ma. A spróbuj, jakby ją spróbował włączyć. Dłużej przyciskiem. Power. 25%. Ej, coś jest nie tak. Podejrzewam bateria. Widzieliście? 33, nagle 25. Takie skoki. To są objawy typowo dla baterii już totalnie padniętej. Przecież tak szybko by nie spadło do 25% z 33. Coś pokażę? 25. Dioda się zapaliła tutaj. No, coś jest nie tak. Nie ładuje. Dobra, słuchajcie. Ja na razie sobie zjem, bo jestem cholernie głodny. Zrobię pauzę. O, niech sobie wisi nad tą ładowarką. Zobaczymy, co się będzie działo. Ale widzę, że się restartuje. Mam nadzieję, że to nie jest tylko. Chciałbym, żeby była bateria owalona. To wtedy można łatwo wymienić. Dobra, ja robię pauzę, żeby wam tutaj nie mlaskać. I widzimy się, jak sobie zjem. Słuchajcie, ja jem. Włączyłem ją. Włączyła się. Czekaj, to robię pauzę. Przepraszam, jestem podjarany. Ja pierdzielę, włącza się. Ale nie ładuje, no faktycznie. Żeby nie pokazywać tutaj danych. Słuchajcie, otworzyłem tackę SIM. Wyobraźcie sobie, że jeszcze w prezencie dostałem kartę. 32 giga. Ja pierdzielę, ale jestem fuchsiarz. Sama karta jest warta chyba. W 5 dych. Nie wiem, postaram się jakoś fokusa złapać. O, może zmienię tutaj autofokus na makro. Nie chcę łapać, czyli muszę włączyć oświetlenie. No nie chcę mi coś złapać. A nie, dobra. Jest makro to czyli. W prezencie dostałem microSD 32 giga Woodrama. Ja pindole. Telefon włącza się. Ochrona Google Play Protect jest włączona. Dobra, muszę włączyć te makro, bo manual tab, niech będzie. Słuchajcie, no telefon włącza się, ale nie ładuje. Faktycznie, uszkodzone jest wejście ładowania. Czyli będziemy mieli fajną robótkę. Naprawę USB-C w Motorola. Może ładuje teraz? Nie. Jestem ciekawy, czy ona ma ładowanie indukcyjne. To bym zastosował taki właśnie taką właśnie ładowarkę indukcyjną. Zobaczył, czy coś to da. Ale zarąbisty motyw, że tacka jest potrójna, że można złożyć dwie karty SIM. Czy to jest dual SIM? Ja pierdzielę. I jeszcze kartę pamięci. To mi się bardzo podoba, takie rozwiązanie. Nie ma takiego kombinowania jak na przykład w Huawei P9 Lite, gdzie mamy tylko dwa sloty na kartę, na kartę SIM. I żeby włożyć kartę pamięci, to trzeba tam kombinować. Bo albo możemy włożyć kartę pamięci i jedną SIMkę, albo dwie SIMki. Bez karty pamięci. A tutaj mamy wszystko oddzielnie. Długa dosyć tacka. Wchodzi głęboko w telefon tam. Do środka. Nie no, słuchajcie. Ja szukam ładowarki indukcyjnej. Spróbuję go podładować ładowarką indukcyjną, czy on zadziała. Jak zadziała, no to wtedy no, podładuję go do 100% indukcją. I się nim troszeczkę pobawię. Bo powiem wam, że jestem w szoku, że działa, normalnie się włącza. Tylko gdzie tu jest w ogóle przycisk cofnij? Aha, on ma tutaj te na pasku menu. Dobra, kumam. Aplikacje.
Dobra, słuchajcie, ja na razie robię pauzę, muszę zjeść, kurde, naprawdę, jestem mega fuksiarzem, jeżeli chodzi o te sprawy. O, za 50 zł ze sprawnym ekranem LCD, że tylko nie ładuje? Okej, okay. Zobaczymy potem, jakie jest rozebranie tej Motorola G6, żeby dostać się do ładowania na YouTubie. No i zobaczymy, co będzie dalej z tą Motorolką. Bo powiem wam, że jeżeli tutaj można wymienić tej Motorola moduł osobno od USB-ka, no to jeszcze lepiej. Dobra, robię pauzę i idę coś zjeść, żeby być sytym i potem dalej kręcimy filmik, bo chcę zobaczyć jeszcze w opcjach, jakie ma w ogóle ten telefon opcje, jakiego Androida ma i tak dalej. Dobra, słuchajcie, tutaj mam taką ładowarkę indukcyjną. Niestety nie chcę za bardzo działać z tą Motorolą. Co prawda, zobaczcie, tutaj jest teraz czerwone. Jak tak sobie przykładam. W tym miejscu o, łapało niebieskie. Ale widzicie? Jest coś takiego, nie łapie do końca. Jest przerywane, tak nie powinno być raczej. Chyba że Motorola ta ładuje w ten sposób. Chociaż wątpię w to. Spróbowałbym jeszcze na innej ładowarce, takiej sprawdzonej ładowarce, powiedzmy, że z tego Travela sobie odłożę. Podłączę pod ładowarkę LG-ka. Zobaczę z ciekawości, czy będzie też tak przerywało, czy nie. O, słuchajcie, widzicie? Jeszcze raz sobie sprawdzę. Tutaj jest całkiem inaczej reaguje. Powiedzmy. Się patrzę na baterię, czy coś wykrywa, a niestety nic za nic. Nie, na LG-ku nic nie wykrywa. Zmienię sobie jeszcze na inną ładowarkę, na Lenovo. To jest chyba mocna ładowarka, ona ma maksymalnie na wyjściu, nie no, 5 V 1 A. Aha, czy nie jest taka jakaś mocna, wbrew pozorom. Zobaczmy sobie, jak tutaj ta zadziała. O. Widzicie, w tym miejscu świeci się. Miga teraz. Niebiesko. Widzicie? Widzicie to pod spodem, pewnie tam na cieniu, jak miga. Jestem ciekawy, czy to ładuje coś, czy tylko po prostu miga ta dioda od ładowarki indukcyjnej. Ale to bym musiał gdzieś potrzymać, gdzieś z 5 minut. Słuchajcie, ja zrobię na chwilę pauzę, potrzymam, zobaczę, czy wskoczy na 19. Jak wskoczy na 19, to znaczy, że ładuje. Dobra, słuchajcie, nie kombinuję. Na pewno jest zrąbane ładowanie. Tutaj sobie potestowałem różne rzeczy na testerze USB. 0 amperów idzie, także na 100% jest uszkodzone ładowanie tutaj. Zostało mi 18%. Bardzo mało, włączyłem tryb oszczędzania baterii. Ale wiecie co? Zobaczmy sobie z ciekawości, jakie ten telefon ma opcje. I powiem wam tak. Ma NFC, zarąbiście. Czytnik linii papilarnych. Czy on ma? Powiem wam szczerze, że nie wiem. Przejdźmy tylko sobie tak z grubsza, jakie on ma opcje. Sieci internet, połączone urządzenia, aplikacje powiadomienia, bateria, wyświetlacz, dźwięk, pamięć wewnętrzna, lokalizacja i blokady, konta, ułatwienie dostępu, cyfrowa równowaga, Google system.
i pomoc. Zobaczmy sobie system. Jaki on ma tutaj Android? Informacje o telefonie. Maili wam nie pokażę, ale natomiast ma Androida. Ile? Chwila. Androida ma 9. Wersja Androida 9. 1 kwietnia 2020. Poziom poprawek. Numer kompilacji PPSS29, coś tam, coś tam. Dobra, to ok. Model i sprzęt. Numer seryjny, wersja sprzętu. Kurczę, ale tutaj w Motorola jest kanał oprogramowania. Całkiem inne są te informacje o sprzęcie. Jakby ktoś był ciekawy. 3 GB RAM-u. Fajnie. 32 ROM-u. Wyświetlacz 2160 na 1080. Przedni aparat 8 megapikseli i tylni 12 plus 5. NFC, prawda? Nie wiem, o co chodzi. Karty SIM. Powiem wam, że spoko. Bluetooth oczywiście ma. Zobaczę sobie, jaki on ma tutaj sieci internet. Czy ma Wi-Fi 5 GHz? Wi-Fi ma, obsługuje 5 GHz, bo jest TM2 to jest 2,4 GHz moja sieć i VLAN 5G to jest sieć 5G. Także obsługuje zarąbiście dwie. I co jest najciekawsze, jestem ciekawy, jak sobie radzi aparat podłączony do OBS-a z Motorola w tej. No, to może być ciekawe. Powiem wam, że tutaj ma zwolnienie za tempo, skan tekstów, twarzy, portret, wycinek zdjęcia, kolor spotowy, panorama. Wow! Ustawienia. Rozmiar filmu jest Full HD w 60 klatkach, 30, 720p. Szybkie resetowanie, siatka pomocnicza. Ja pierdzielę, ale będzie zabawa. Zdjęcie. Pykniemy. Zdjęcie pyknięte, powiem wam, że całkiem spoko robi. Naprawdę bardzo ładnie robi. Jestem ciekawy, jaki tu jest sensor. Dobra, słuchajcie, nie będę go męczył. 18% cały czas trzyma twardo na tym trybie oszczędzania baterii. Powiem wam, że Dolby Audio ma jakieś kalkulator, kalendarz, oczywiście to podstawa. Auto pliki sobie zobaczę. Z ciekawości, czy coś ma. Pobrane obrazy. Nic nie ma. Filmy. Czyli wyczyścili go. Można powiedzieć, pobrane. Dobra, słuchajcie. Mamy obraz tego telefonu. No, zrobić ładowanie i telefon w etui. Nawet nie widać tylnych plecków. Będzie zarąbistym telefonikiem, podejrzewam. Już widzę. W szczególności, że obsługuje dwa SIMy. Czyżbym się przerzucił Samsunga S6 na Motorola G6? NFC ma. Super. Nie no, IRDy nie ma. Aj, nie ma IRDy. A, widzicie? A IRDa jednak się przydaje w pewnych sytuacjach. Dobra, przełączmy się na Firefoxa. Popatrzymy sobie na MGSM, jakie ten telefon ma parametry. Słuchajcie. Więc tak. LTE-ka ma, no, praktycznie wszystkie pasma, jakie są dostępne. TD-LTE, no super, fajnie. Standard 5G nie wiadomo. Standard CDMA ma. Wow, 2000 EVDO. No to powiem wam, że to jest już fajny telefonik w miarę. Wyświetlacz 1080 na 2160 pikseli. A wiecie co? Ja bym z ciekawości go porównał do Samsunga S6. Zobaczę, jak on wypadnie. Tylko tutaj versus sobie wpiszemy Samsung S6
Samsung Galaxy S6. Dobra, porównaj. No i teraz sobie zrobimy takie fajne porównanie. Ja używam Samsunga S6. Jestem z niego bardzo zadowolony. Naprawdę fajny telefonik. Powiem wam tak, ocena no bardzo zbliżona. Dual SIM, ten niestety nie. 1800 zł Galaxy 6. Ja pierdzielę, co za ceny. A tutaj Motorola G6, 500. Bardzo tanio. Pasma ma. Motorola ma więcej pas? Nie. Tyle samo. No, na pewno LTE tutaj jest dużo wyszczególnione. No i ma standard CDMA, gdzie Samsung nie ma. Dobra, lecimy dalej. Waga. Motorola jest cięższa. I teraz wyświetlacz. Bardzo fajna sprawa. Kto ma lepszy? Samsung. A Super AMOLED 1440x2560. 5,10 cala. 576 ppi ma. Ten ma 4. No tutaj Samsung wygrywa z Motorola. Bez dwóch zdań. Gorilla Glass to tak takie same. Lepsza bateria jest niby w Motorola. Turbo Power. Quick Charge. Ładowanie indukcyjne. Samsung S6 ma. Zaraz to sprawdzę. Bo powiem wam, że no przecież mam tą ładowarkę indukcyjną. No, chciałem zobaczyć. A, ładowanie indukcyjne. Nie ma Motorola. Dlatego jej nie ładuje. 32 GB, 64, czy tak samo. Tutaj 3 GB i 4 GB. Ja mam wersję z 3 GB tego RAMu. MicroSD, Android 8.0 Oreo, 5.0. No tutaj Motorola deklasuje Samsunga, chociaż Samsung ma aktualizację do Androida 7.0. No to już 8 już deklasuje. TouchWiz, dotyk, że można w rękawiczkach obsługiwać ekran. Fajna sprawa. W pracy już się tak zdziwiłem właśnie, dlaczego mi w rękawiczkach działa ten ekran. A to jest za sprawą tego TouchWiza. Procesor Snapdragon 450. Tutaj mamy Exynosa Samsunga 1800, 2100, Adreno 506. Tutaj mamy Armali. Jakiś to nie wiem, nie powiem wam. Nie znam się na tych graficznych procesorach w telefonach. Ekran dotykowy tak samo. Nano SIM niedostępny. Drugi kwartał 2018, czyli Motorola jest w ogóle o wiele świeższa od Samsunga. No i tutaj mamy 16 kontra 12, ale pamiętajcie, że nie zawsze większa ilość pikseli wygrywa z porządniejszą matrycą, gdzie jest mniej pikseli. Chociaż Sony tutaj ma bardzo dobrą matrycę, także podejrzewam, że Sony robi lepsze zdjęcia, ale mogę się mylić też. Nie wiem, jaka robi Motorola G6. Kąt widzenia 76, lampa błyskowa. Dwa razy LED. Tutaj mamy LED. 1 plus 1. No i tutaj mamy 4K nagrywanie, a tu niestety tylko Full HD. W 60 fipsach maksymalnie. Tutaj mamy Full HD też w 60 fipsach. Natomiast 4K w 30 fipsach. I tutaj mamy przysłonę F1.8. Tu mamy takie coś. Drugi aparat. Matryca. Format wideo 60 fipsów. Ok, teraz zobaczymy sobie czujniki. Kto wygrywa? No, wiedziałem, że Samsung wygra, bo naprawdę S6 jest naszpikowana potężnie, potężną ilością tych czujników. Mamy akcelerometr, zbliżeniowy, światła, magnetometr, żyroskop, barometr. Mamy nawet z Samsungu, że pokazuje ile, jakie jest ciśnienie. Efekt tu hala, ten nie ma. Czytnik linii papilarnych. Gdzie ta Motorola ma? Chyba już wiem gdzie. Albo z przodu, albo gdzieś z tyłu. Albo w ekranie. No nie wiem, naprawdę, bo tak jak w Samsungu, tym szóstce nie wiedziałem właśnie, gdzie jest czytnik linii papilarnych, a jest w przycisku. Dobra, transmisja danych. 42 tutaj tak samo, wszystko mniej więcej. 4.2, no Motorola ma troszeczkę lepszy standard Bluetooth. 2.1.
2, 4 tak samo obsługują i 5 GHz. Tutaj łeb w łeb idą te dwa telefony. No ale tutaj USB typ C, a tu 2.0, tak? No i IRDA w Samsungu S6. Niestety Motorola nie posiada IRDY. No szkoda, bo jakby posiadała, to mogłaby być fajnym telefonem, ale za to zobaczcie, jakie to są kompromisy. Nie posiada IRDY, ale za to ma Dual SIM, ma jeszcze plus kartę, a tutaj w ogóle nie ma karty w Samsungu, że nie można włożyć żadnej karty pamięci, ani Dual SIM. Czyli tak naprawdę Motorola, jeżeli chodzi o funkcjonalność, jest troszeczkę bardziej funkcjonalna, bo mogę włożyć dwie karty, w tym jedną od Aero 2 internetu darmowego i w każdej sytuacji mieć dostęp do internetu. Połączenia oczekujące, to tak, ok. No i dobra, i teraz chyba przejdźmy sobie do Motorola i do komentarzy, bo jestem strasznie ciekawy, jakie są komentarze napisane na temat tej Motorolki. Ale telefon nawet jest całkiem niezły. Posiadam telefon jako firmowy, wcześniej miałem G5. Szczerze to nikomu nie polecam i nawet za darmo bym taki telefon nie chciał. Wow, dlaczego? Niestabilny GPS, zawiódł mnie wiele razy w trasie, po prostu nie działa w Google Maps. Aha, Wi-Fi nie wspiera 5 GHz sieci, a nawet na 2. No jak nie wspiera, jak ma znalazł moją sieć. Także chyba coś miałeś nie tak z telefonem, skoro już ci GPS nie działał i Wi-Fi. To już coś nie tak było. No tak, słaba jakość kamery. Ha. To jest G6. Plusy brak. Ten telefon gorszy od Galaxy S5. No to zaskoczył mnie. Jest to najlepszy telefon. Widzicie, jak to jest skrajności w skrajność. Użytkuję ten telefon od ponad 1,5 roku. Z najlepszy, jaki miałem, a używałem się jej porażek. Sony Xperia, oczywiście pod konserwacją PR-DeuSpeed. Tego i to tyle. Aha. Większość, a czy prawie wszystkie gry nie zacinają się. Oczywiście nie mówię tutaj o tych jak Fortnite czy GTA na telefon. Telefon jest kilka słabych radzę. Ok. Moja wersja posiada dostęp do sieci 5G. Gdy jest w zasięgu, pojawia się literka G zamiast LTE. Raczej 3G. Oj Boże. Sam telefon ceniam na plus. No widzicie, to z komentarzami to jest różnie. Jeden napisze pochlebne informacje, a drugi negatywne. No tak, okej, okay. Dobra. Spróbujmy sobie teraz znaleźć jakiś filmik z otworzenia tej Motorola G6, bo jestem ciekawy, jak się trudno ją otwiera. Także tutaj jeszcze zobaczymy sobie na chwilę filmik na YouTubie. Z ciekawości. No, czarna wersja. Okej, okay, fajnie. Jestem ciekawy, jak się ściąga tą tylnią klapkę. Czy jest coś bardzo trudnego? No tak, najpierw wyłączy, wyjmie tackę na SIM. No, wiedziałem. Tak, okej. Dobrze, no i teraz? Tak, pokazuje, że tutaj jest... No, to mamy zabawę z hotem. Ile on tam pokazywał stopni? Jeszcze raz sobie zobaczmy. Pokazuje tutaj, że jest ten back panel. Headgun, only edges. Tylko krawędzie 70-80 stopni. A jestem ciekawy, jakby tak benzyną zamoczyć delikatnie te krawędzie, żeby puściło. Tak jak w obudowach. Tylko strasznie boję się o ekran, żeby nie podlało ekranu, bo jak podleje ekran, to już jest masakra. Ale słuchajcie, widzicie, jak on to robi? No, nie wygląda to jakoś zbytnio skomplikowanie. Trzeba się po prostu troszeczkę namęczyć z tym hotem, podgrzewaniem i przecinaniem tym
tego kleju, żeby puścił. Przepraszam. No dobrze, chcę zobaczyć tylko, czy są jakieś taśmy. Czy to jest po prostu tylko taka obudowa, która nie posiada nic. Jeszcze grzeje tu. Słuchajcie. Jaki banał, patrzcie. To jest banalnie proste do ściągnięcia. Jest area. Aha. Gum tape. Ładnie ściągnął. Bez problemu. Metal panel? Dobrze, zobaczmy sobie dalej, bo chcę zobaczyć, jak jest umiejscowiona płytka odładowania. Trzeba odkleić tą. I to jest chyba zabezpieczenie. Czy to jest antena? Nie. Aha, czyli takie jakby zabezpieczenie. O ja! Patrzcie, ile śrubek. Aha, Philipsem screwdriver. Dobra, zobaczymy sobie ten filmik z ciekawości. Chcę zobaczyć. Na razie jest naprawdę bardzo wszystko prosto do otworzenia. Nie ma tu żadnej filozofii. Tylko żeby ściągnąć te plecki. I on co on teraz zrobi? Podważy tom, aha. Podważa, żeby to wyciągnąć i odsłonić pewnie wnętrze już tam do płyty głównej. Prosto jest zrobione. Patrzcie, już mamy dostęp do baterii. I jestem ciekawy, jak jest ten moduł ładowania. Tak, dioda LED, wiem. Flashlight, konektor. Nie zdążyłem przeczytać, co tam dalej. Pewnie jakieś anteny. Dobra. Czyli złącza jest na płycie głównej do ładowania. Widzicie? Czyli żeby naprawić. Dobra, to już wiem, o co chodzi. Żeby naprawić po prostu ładowanie, to trzeba wylutować całe złącze USB. C z tego telefonu. Innej metody nie ma. Nie ma żadnej płytki, tak jak myślałem, że w niektórych jest modelach telefonu, że jest oddzielnie moduł USB do ładowania. Tutaj niestety jest zintegrowany z płytą główną. Także czeka mnie po prostu rozbiórka całego telefonu, że tak powiem. Chyba, że jeszcze spróbuję na jednym takim USB-C. Pamiętam, że mam gdzieś jakąś taką przejściówkę. Do czego ja ją dostałem? Aha, do tego, do HDMI grabbera. Jak kupowałem, to mi dali taką przejściówkę. Nie wiem po co, ale gdzieś ją mam. Bym z ciekawości ją zobaczył, jak ona się sprawuje. To gdzie ona teraz jest? Jest, mam. Mam. Tylko jak teraz nie miałbym tutaj podłączyć kabel USB. Chwila, niech pomyślę. No tak nie podłączę tego, bez sensu to by było. Dobra, słuchajcie, ja już mam obraz tego wszystkiego, wiem o co chodzi. Jeżeli chodzi o tą motorolkę, to no niestety trzeba będzie ją rozebrać.
Szkoda, że nie ładuje ją nic, że chociaż nie zaskakuje jakoś. W ogóle ten USB-C jest jakiś taki, kurde, bez życia. Nawet jak mocno docisnę, to widać, że jest po prostu uszkodzony. Także zrobimy sobie otwarcie tego telefoniku, tak jak on pisał. A to nawet powinno dać radę wbić się jakoś mocno paznokciem w ten. No ale dobra. Ja sobie go teraz wyłączę. Albo nie. Ja zakończę na tym filmik i powiem wam, że będę próbował ją sobie rozebrać, zobaczyć ten USB-C, jak on wygląda tam już na płycie głównej. I może coś wykombinuję innego, jakieś ładowanie. No nie wiem, pomyślę. Na pewno miernikiem będzie trzeba posprawdzać dokładnie wszystko. Pod mikroskopem obadać to gniazdo. Ale jak za pięć dych, to już się opłacało. Włącza się. Wystarczyłoby teraz, kurde, zakombinować z jakimś takim modułem ładowania, obejściem tego USB-C. Jeszcze jeden motyw zrobię. Jeszcze nie próbowałem jednej rzeczy. Mianowicie, co się stanie, jak podłączę go do komputera tym kablem USB-C? Czy coś menadżer zadań wykryje, czy po prostu nic nie wykryje? Właśnie tego nie sprawdzałem. Także ja sobie włączę menadżera zadań, znaczy menadżera urządzeń, przepraszam. No i teraz podłączę sobie, uwaga, menadżer zadań włączony. Zero reakcji w menadżerze urządzeń. Nie reaguje nic. Nic. Uszkodzone totalnie gniazdo USB-C. Totalnie. Zwyjechane. Z ciekawości sobie zaraz zobaczę, po ile na Allegro chodzą takie gniazda, żeby wymienić. No, uwalone jest gniazdo USB-C. Nie wykrywa menadżer urządzeń żadnego podłączonego urządzenia. Słuchajcie, ja na tym kończę filmik. Powiedzcie, czy za 5 dych się opłacało? Myślę, że opłacało się, bo to jest do zrobienia. Tylko powiedzcie mi jeszcze, gdzie jest tutaj czytnik linii papilarnych? W którym miejscu? Bo ja już nie czaję tych telefonów. Czyżby Motorola miała tutaj, w tym? Dobra, koniec. 5 dyszek w lombardzie z etui Motorola, która jest notabene z ekranem sprawnym LCD. Tylko wystarczy zrobić jej USB-C i telefonik będzie. No i jeszcze przy okazji by się wymieniło plecki, żeby było w ogóle fajnie. Ale mówię, jak będzie w etui, to nawet tego nie będzie widać. Także ja na tym kończę nagrywanie. Jak widzicie, jestem troszeczkę szalony, jeżeli chodzi o takie kupywanie różnych uszkodzonych urządzeń. Bo równie dobrze mogło być tak, że ekran byłby wylany i co? I kupiłbym złoma totalnego, ale jakimś fuksem mi się udało kupić telefon do uratowania. Także to by było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.